Witam Państwa. Dzisiaj chciałbym przedstawić nową wstępnówkę marki Jack. Jest to model F4. Jest to najnowsza podstawowa wstępnóweczka. Mamy tutaj umieszczony silnik już w głowicy. Nie ma paska, przez to mamy mniejsze wibracje. Już nie mamy tych funkcji automatycznych, takich jak w A4, tylko mamy zwykłe cofanie. Tu mamy pokrętło, zawsze jak zmieniamy długość, też na środek ustawiamy dźwignię cofania i wtedy leciutko nam chodzi tak jak chcemy, sobie możemy ustawiać. Z takich ciekawszych rzeczy to mamy oświetlenie LED-owe. Możemy go regulować, wyłączyć całkowicie i dwa poziomy mocy. Nawijarka nici tutaj u góry, docisk stopki, naprężacz, to klasycznie. Mamy też taki dodatkowy element do obcinania nici, zaraz go pokażę. Włącznik maszyny. Tu możemy regulować prędkość pracy, obniżając. Poziom 36 to jest taki standard. Można zejść do piątki. Wtedy maszyna bardzo wolno. Fajnie to w momencie, kiedy ktoś uczy się szyć na maszynie i normalna stępnówka jest dla niego na przykład za szybka, to ustawiamy sobie na przykład tutaj na siódemkę. To proszę zobaczyć, że na pełnych obrotach maszyna pracuje z taką prędkością. Więc jest o tyle fajnie do nauki. Maszyna świetnie się do tego nadaje. Wrócimy tutaj do ustawienia takiego normalnego. Prosto się to ustawia, tylko zwiększamy lub zmniejszamy i sama zapamiętuje. Przewrócimy ją od dołu. Tutaj wlewa się olej. Olej się powinien mieścić pomiędzy wysokim a niskim stanem. W to miejsce wkładamy magnes, jest to filtr magnetyczny. Maszyna ma pompę, czyli automatycznie się cała smaruje. Wytacz klasyczny. Bębenek. No, jest wszystko klasyka, zwykła stępnóweczka. Tak na przyszłość to tą śrubą regulujemy, jeżeli byśmy chcieli regulować wysokość ząbków, góra-dół. Tą śrubą regulujemy przód-tył, a taś tutaj luzując ten element i śrubokrętem od tej strony prawo-lewo możemy regulować kąt schodzenia tych ząbków, żeby tył ząbków nam się równo chował z przodem. To jeżeli chodzi o takie ustawienia, mamy jeszcze możliwość szycia po jednym kroku, czyli maszyna nam się zatrzymuje zawsze na dole. W momencie, kiedy chcemy, żeby się nam podniosła do góry, dusimy piętą. Jeszcze raz to pokażę. Maszyna się zatrzymuje na dole, teraz naduszę piętą i igiełka do góry. Nie ma w tym momencie obcinania, ale tutaj możemy sobie włożyć w ten nożyk, on przytrzyma. I obcina nitkę. I tutaj jeszcze jest taka możliwość, że w momencie, kiedy szyjemy, możemy sobie tym przyciskiem zmieniać pozycję góra-dół, a zarazem przesuwać się o jedno kucie igły. To jest bardzo wygodne, jak mamy jakiś precyzyjny element do szycia. To fajnie, możemy sobie tak dojechać. Teraz pokażę, jak maszyna szyje. Jeżeli chodzi o nawlekanie nici, to do nawijarki zaczynamy od tego elementu. Pod talerzykami. Pamiętać trzeba, że musi głęboko nam wejść pod te talerzyki nitka. Następnie wychodzimy tym otworkiem. I szpulka kręci się nam w tą stronę. Owijamy kilkukrotnie tutaj. Tu mamy taki specjalny nożyk. Ja to sobie tak obcinam. Dopychamy i maszyna może nam też od razu nawijać i szyć. Nie ma możliwości wyłączenia igły, tak jak we wszystkich stępnówkach. Czyli jeżeli chcemy sobie nawinąć szpuleczkę, trzeba wyciągnąć jej nitkę z igły, przytrzymać i tak sobie nawijać. Jeżeli chodzi o nitkę górną. Ja sobie tutaj dowiążę, ale zaraz pokażę. No, tak wyciągniemy. Nitka wchodzi pierwsze oczko,
wychodzi tyłem, zawijamy, żeby się prostowała, wychodzimy tutaj też wokoło, tak żeby powstało. Ja może przybliżę, a popiew nawlekę i zaraz pokażę z bliska. Głęboko w naprężacz. Trzeba pamiętać też, że możemy podnieść stopkę, wtedy się naprężacz nam rozchyla, wtedy jest zawsze ta większa pewność. Szarpacz. Schodzimy na dół i do igły. I zawsze igłę, nitkę pod stopkę, to zawsze stopeczka przytrzymuje. Pokażę jeszcze raz bliżej, jak to nawlec. Czyli jeżeli chodzi o nawijarkę, wchodzimy tym otworem pod talerzyki. Zawsze pamiętać, żeby to głęboko weszło. Wychodzimy ten wokoło, pod to i zawijam, tak? I teraz w momencie, kiedy maszyna zaczyna szyć, nawijareczka nam się nawija. Jeżeli chodzi o nawlekanie górnej nici, wchodzimy tędy, z tyłu wychodzimy wokół tego. To jest takie prostowanie nici, żeby nam się nie skręcały. Tak samo tutaj, wchodzimy tędy, wokoło, prostowujemy pod naprężaczem. Znaczy się pod naprężaczem, przepraszam, źle powiedziałem. Podnosimy sobie stopkę kolanem i tu musi nam głęboko wejść. Też trzeba pamiętać, że zawsze przy stępnówkach warto co jakiś czas te talerzyki rozkręcić i wyczyścić, żeby tu było czyściutko. Tu musi nam głęboko wejść. Za sprężynkę musi nam się tutaj zahaczać. Wokół tego elementu do góry. Szarpacz. Z tej strony wychodzimy na dół i do igły. Od strony lewej do prawej, ja tu zbliżę. Często jest też tak, że no, ta nitka nam to tędy w ten sposób wychodzi. Wyżłobienie na chwytacz od wewnętrznej strony. Też można łatwo zobaczyć, bo większość igieł z tej strony wewnętrznej nie ma rowka, tylko jest rowek z tej strony zewnętrznej. Nie wiem, czy tutaj dam radę pokazać. Wtedy się ta nitka ma gdzie chować w czasie szycia. No i dzięki temu się tworzy w ogóle ściek. To jest bardzo ważne, jeżeli igłę w jakiejkolwiek maszynie założymy odwrotnie, maszyna nie ma prawa szyć. Znaczy się będą się zdarzały takie przypadki, że będzie wiązać niektóre tkaniny, ale to jest wszystko i tutaj jeszcze raz pokażę obcinanie. Wyciągamy to może tak. Kawałek przeszyję. Materiał podkładamy. Możemy sobie cofnąć. Zamontować. I na końcu szycia pedałem na dół, czyli piętą na dół, podniosłem igłę do góry, podnoszę sobie i tutaj są takie sprężynki i nożyk i urywamy
nitkę. No troszeczkę to ułatwia. To już w zależności jak kto lubi. Natomiast tak, maszyna ma bardzo ładny ściek, bez żadnej regulacji. To jest też taka tkanina lekko elastyczna, specjalnie wziąłem, żeby pokazać, że maszyna sobie fajnie daje radę. Długość ściegów na piątkę, zrobimy dłuższą. Jak chcemy szyć, maszyna się nam ładnie zatrzymuje, możemy sobie łatwo obrócić. Idealna maszyna do domu, do małej pracowni. Na pewno zdecydowanie mocniejsza od maszyny domowej. O, muszę zobaczyć, jak się wychodzi. Służymy teraz na, żeby było więcej tych warstw. Zobaczymy, jak sobie daje radę z grubszym tkaniną. No, jeszcze raz. No, nie będzie żadnych problemów. Fajnie transportuje, przesuwa na cofaniu. Nie będzie problemu z dżinsem. Nic nie trzeba zmieniać naprężenia. Wszystko ładnie doszywa.